Orlik to całkowicie polska konstrukcja zakładów lotniczych z Warszawy. Prototyp oblatano w roku 1984. Orliki weszły na uzbrojenie polskich sił powietrznych na początku lat 90. Początkowo z silnikami tłokowymi. Obecna wersja wyposażona jest już w silniki turbinowe, zdolne do rozwijania prędkości samolotu do 500 km na godzinę. Orliki przeznaczone są do selekcji wstępnej i szkolenia podstawowego. Szkoląc pilotów na Orlikach, uzyskuje się podobne efekty jak na samolotach odrzutowych z uwagi na podobne właściwości pilotażowe. Bardzo są dobre do szkolenia lotniczego, odpowiadają światowym trendom w tej dziedzinie. Andrzeju, ty latasz w zespole na jakiej pozycji? W pozycji zamykającego, w zespole akrobacyjnym Orlików. To nie jest najłatwiejsza pozycja? No nie jest, no i też nie najmłodszemu pilotowi przypadła w udziale ta pozycja, z racji tego, że ja latałem 4 lata na tej pozycji w zespole akrobacyjnym Iskry. Zespół Orliki powstał w tym roku? Tak, powstał w tym roku i to na wiosnę. W marcu zaczęliśmy pierwsze treningi, a w kwietniu w zasadzie zespół był już gotowy do pierwszych pokazów. W formacji 4 samolotów plus pilotaż indywidualny na tym samolocie. W takim właśnie zestawie mieliście swój debiut. Gdzie się odbył? Tak, to dziwne, bo odbył się w Fejford na międzynarodowych pokazach lotniczych w Anglii. No, w Polsce nie mieliśmy możliwości i nie było po prostu... nie było wcześniej okazji. Nie było okazji, żeby się pokazać. No, tak akurat wyszło. Wyszło podobno bardzo ładnie. Anglicy byli bardzo zaciekawieni tym samolotem, w zasadzie go nie widzieli, no i nie widzieli też formacji, która latałaby w takim ugrupowaniu jak my. Skoro jesteśmy przy formacji, tutaj w Dęblinie zaprezentowaliście lot pokaźną formacją, bo 21 Orlików. W tym ugrupowaniu właśnie 21 samolotów chcieliśmy pokazać publiczności dęblińskiej 80, czyli 8, cyfrę 8 i 0 uformowano z tych samolotów, która symbolizowała właśnie 80-lecie lotnictwa polskiego. Powiedz, czy stworzenie i latanie w takiej formacji jest sprawą prostą? Na pewno nie to jest. To jest spokojny przecież lot. Spokojny, po prostej, zgadza się, ale jest to jednak duża ilość samolotów i wymaga to no, dużej ilości treningów, chociaż my bardzo szybko to zrobiliśmy i sami nie wierzyliśmy, że to tak krótko trwało. W sumie w 2 tygodnie stworzyliśmy całą tą grupę, łącznie ze zbiórkami, z rozpuszczeniem do lądowania, no i później z prezentowaniem się w powietrzu, co w zasadzie jest najważniejsze. Wszystko jest pięknie, jak jest dobra pogoda, ale trenowaliście i lataliście również w takich warunkach jak dzisiaj. Mocne turbulencje. Pogoda podczas treningów nie była naszym sprzymierzeńcem do końca. Trenowaliśmy w bardzo różnych pogodach, przy różnej turbulencji, różnych chmurach, różnych podstawach. Także w Dęblinie już nie było w stanie nas nic zaskoczyć. Jeżeli chodzi o samolotami dzieje wtedy? Wtedy, no trzeba bardzo się pilnować naprawdę i no, każdy musi trzymać swoją pozycję bardzo dokładnie. Skoro jesteśmy przy pozycjach, powiedziałeś, że latasz na pozycji zamykającego. Na czym polega lot na tym właśnie miejscu? Jest to pozycja o tyle trudna, że znajdująca się na końcu ugrupowania. Ja muszę korygować błędy kolegów, którzy lecą z przodu. No nie jestem w stanie skorygować błędów prowadzącego, bo on musi nas prowadzić dosyć dokładnie. Czyli ty niejako podpowiadasz im tak, wyżej, tak, niżej, dalej, niżej, tak? Niżej, dalej, odstęp, odległość, przemierzenie i tak dalej, i tak dalej. Staram się tego nie robić często, też koledzy potrafią latać i mam do nich pełne zaufanie. Niemniej jednak przy okazji różnego rodzaju pokazów, występów, no, występuje stres, występuje zdenerwowanie. Są to młodzi ludzie, którzy nie latali w takich ugrupowaniach, więc staram się im podpowiedzieć coś wiążącego. Andrzeju, Orlik to samolot szkolno-treningowy. Tak. Powiedz, jaki to jest samolot? Czy dobrze się na nim lata, czy dobrze się można na nim nauczyć latać? Uważam, że tak. Jest to w tym wydaniu, w którym tu widzimy samolot, jest to już bardzo dobry samolot, w którym można się nauczyć zarówno pilotażu, jak lotów po trasie, nawigacji, już tej takiej nawigacji z prawdziwego zdarzenia. Mamy tu urządzenia, które pozwalają na to. I możemy wykonywać loty zarówno w trudnych warunkach atmosferycznych, jak i w nocy. Jest to samolot przystosowany do tego podstawowego szkolenia w pełni. Ale podkreślmy, na akrobacje zespołowe, na loty w skomplikowanych szykach latają wyłącznie piloci instruktorzy. Tak, instruktorzy latają w szykach i w takim ugrupowaniu, jak tu prezentowaliśmy w Dęblinie, dajmy na to. Podkrążek nie szkolimy. W takich ugrupowaniach nie ma takiej potrzeby.
po prostu jest to trudne zadanie i oni jeszcze długo musieliby latać, żeby sprostać temu zadaniu. Jest to i samolot trudny, i ugrupowania są naprawdę trudne do wykonania, szczególnie na tym samolocie. Andrzeju, jako jeden z pierwszych instruktorów przesiadłeś się z Iskry na Orlika. Czy to było proste? To akurat tak się złożyło, że byłem w pierwszej grupie przeszkalającej się na ten typ samolotu i powiem szczerze, że nie było to proste zadanie. Samolot zupełnie inny niż Iskra, no, wymaga innych nawyków, przestawienia się zupełnie z nawyków iskrowskich samolotu odrzutowego na samolot jednak turbośmigłowy z dużym momentem od śmigła, no, z pracą nogami, no tu utrzymać kulkę w środku jest naprawdę bardzo trudno. Wracasz do domu? Wracam. Dobrego lotu. Dziękuję. Cześć, dziękuję. Do zobaczenia.